kolejnym spotkaniu organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj mamy przyjemność gościć pana Michała Lisieckiego, wydawcę tygodników Wprost i do Rzeczy, założyciela i prezesa PMPG Polskie Media. Dzisiaj poproszę o brawa dla naszego gościa. Dzisiejsze spotkanie dotyczyć będzie ryzyka w zarządzaniu firmą medialną i kulisów największych polskich afer. I zanim oddam głos panu Michałowi, zachęcam też do... tutaj są gazety Wprost i do Rzeczy, można sobie brać, zapoznać się z nimi i oddaję głos naszemu gościowi. Dziękuję za przedstawienie i dziękuję za zaproszenie. Mikrofon czy bez? Pytanie, czy jest potrzebny? Bez mikrofonu, prawda? To jest chyba też wygodniej. Znaczy, no, temat jest zarządzanie firmą medialną jako zawód wysokiego ryzyka. Faktycznie jest tak, że w gorącym okresie się z wami spotykam, chociaż dużo spokojniejszym niż za pierwszym razem, kiedy publikowaliśmy taśmę tygodnika Wprost. Dzisiaj w internecie żyją bardzo mocno, to widać. Tygodnik do Rzeczy publikował kolejną taśmę, ale jak wiemy, jest gorący okres po debacie, które jest głównym tematem i nutem w mediach, ale myślę, że tutaj, jeżeli będziecie mieli pytania, to bardzo chętnie opowiem o tym doświadczeniu. Poza Wprost i do Rzeczy polecam też, to wiem, że macie Magiel, który jest u was dostępny, a jest Marysia, która przeprowadzała ze mną wywiad. Marysia, dzięki za przybycie. Jest Matthew Tillman, my friend from New York. Matthew, welcome. Słuchajcie, zaczynając od sprawy biznesowej, kilka słów na wstępie, później może przejdziemy do pytań. Jedna z historii, którą chętnie opowiadam, z wykładu Johna Harnisha, który napisał taką książkę i bardzo ją polecam, Rockefeller Habits, czyli jak ludzie, którym się udało zbudować dużą firmę, zbudować fortunę, w jaki sposób, jakie rzeczy wykonali, jakie czynności robią na co dzień, które doprowadziły do tego sukcesu. Joe Harnish analizował wiele firm, w tym firmę Apple, kiedy te firmy musiały przeskoczyć dynamicznie ze średniego wzrostu dynamicznego do tego, żeby stać się dużą firmą, korporacją, jakie czynniki powodowały w tym firmie, że to się udawało, jakie cechy miał zespół menedżerski, jakie zespół miał lider. Ale jedną z historii, którą on opowiada, która jest uniwersalna i dotyczy nas wszystkich, to jest rzecz oczywista, że codziennie wschodzi słońce. To codziennie wschodzące słońce nad Afryką powoduje, że budzą się zwierzęta i muszą biec. Trzeba wiedzieć, dokąd się biegnie. Budzą się gazele, które muszą uciekać przed lwami. Budzą się lwy, które muszą dogonić te gazele, żeby mieć co zjeść i czym nakarmić swoje potomstwo. Natomiast jeżeli się obudzicie jutro, to niewątpliwie trzeba biec szybko. Pytanie, w jakim kierunku, i to jest krótki... Niewątpliwie to ważne, żeby wiedzieć, dokąd się biegnie, jaka jest strategia, jaki jest cel. I studia to jest ten moment, kiedy trzeba poświęcić czas, żeby wybrać właściwą drogę w biznesie. I ja z mojego doświadczenia, którym mogę się podzielić, i zakładałem swoje pierwsze pismo w roku 98. Przyjeżdżałem często na Uniwersytet Warszawski, gdzie wydawana była Gazeta Studencka, mój główny konkurent w tamtym czasie. Magla chętnie podglądałem, bo zacząłem robić magazyn studencki, dlaczego, będąc na praktyce w tygodniku Wprost. I trochę po takiej praktyce, gdzie pojechałem też z ofertą inwestycyjną, namawiałem, żeby dołożono mi 2000 dolarów do moich 2000 dolarów, czyli dzisiaj to nie była dużo większa kwota, wyobraźmy sobie, że 30-40 tysięcy złotych, jakie można mieć z majątku, który dostajecie od rodziców. Dobry, używany samochód, sprzedajecie i to jest wasz kapitał, więc ja poprosiłem o prosto tą inwestycję, z której Wprost nie skorzystał, ale powiedział też, że mi się nie uda zrobić gazety, że trzeba mieć nie 2000 dolarów, a 2 miliony dolarów. I trochę na takiej
wierze i przekorze nas Polaków stwierdziłem, że to jest droga, jaką ja chcę pójść, jednak zrobię tytuł prasowy. W 1998 startowała również Wirtualna Polska. Kazano mi wtedy, żeby robić internet. Być może to była dobra porada, ale ja sobie dałem zadałem ten punkt, żeby zrobić pismo, gazetę. Moim benchmarkiem był miesięcznik Machina. I na nim się wzorowałem. Drugim takim miesięcznikiem był film. Tam była po prostu masa reklam, o którą wszyscy zabiegaliśmy i ja stwierdziłem, że chciałbym takie pisma wydawać. Tak z czasem, kiedy udało mi się rozkręcić magazyn studencki Dlaczego, przy współpracy z uniwersytetem, czy nawet partnersko korzystałem tutaj z biura na uniwersytecie, udało mi się z czasem zbudować agencję reklamową, agencję marketingową. Następnie kupić kolejne pisma, czyli miesięcznik Machina, który kupiłem od syndyka po 2 latach niewydawania i zrobiliśmy z tego relacz z ogromnym sukcesem. Później miesięcznik Film, który udało się odkupić od francuskiego koncernu Achat Filmpaci, który sobie nie radził z tym wydawaniem. W każdym razie ten cel był bardzo jasny. Ja chciałem być wydawcą po inspiracjach, jakie miałem. Ten cel był mi zawsze przyświecał i pozwolił osiągnąć. Natomiast niewątpliwie to zderzenie z drzewem to jest istotne, żeby ten cel dobrze zdefiniować. Jak jesteście studentami, to jest dobry moment, żeby przeprowadzić sobie analizę, być może spróbować jakiegoś biznesu, bo niewątpliwie próba, kiedy jesteście studentami, jest znacznie łatwiejsza niż kiedy wejdziecie do jakiejś korporacji i potem będziecie chcieli z niej wyskoczyć. Tak? Łatwiej jest czy spaść z kucyka, osiołka, małego konia, niż wskoczyć na ogiera i mówić, że ja teraz będę zrobić duży biznes, więc te fundamenty są bardzo istotne. Mówię o tym, że być może gdybym zrobił lepszą analizę, to dużo bardziej strategię oparłem na media cyfrowe, o właśnie taką Wirtualną Polskę, która była moim pierwszym klientem, kontraktem i oni robili wszystko cyfrowe. Ja również zacząłem stronę internetową, ale postawiłem faktycznie na papier. No i dzisiaj wszyscy wydawcy papierowi, nie tylko ja, faktycznie muszą naprawdę się gimnastykować, żeby zdołać przepiąć się na strategię cyfrową. Także jak wzejdzie jutro słońce, to też musicie biec. Nieważne, czy jesteście lwem czy gazelą. I trzeba biec szybko. Trzeba biec, a na polskim rynku, który no, jest z jednej strony duży, tak? Bo mamy powiedzmy 30 kilka milionów konsumentów, dwa Wielkie Brytanii miliony, więc zawsze to mniej, też jest siła nabywcza za granicą. Coraz więcej ludzi wjeżdża, ale w Polsce jak zobaczycie na biznesy, no to faktycznie mamy ten moment, kiedy dużo majątku zostało sprzedane, jest sporo firm zachodnich i ten rynek jest konkurencyjny. Na moim rynku, na rynku wydawniczym, te błędy w prasie zostały popełnione w mojej ocenie, ponieważ z jednej strony oczywiście wolny rynek, wolna gospodarka jest najlepsze, co nam się mogło przydarzyć i najpiękniejsza transformacja, jaką mogliśmy przejść. Natomiast z drugiej strony no, łatwo wpuściliśmy kapitał zagraniczny, nie budując żadnych barier. Są takie rynki jak rynek Stanów Zjednoczonych, jak rynek Niemiec, gdzie trzeba się legitymować paszportem, żeby być twórcą, właścicielem mediów. Tak? Ileś procent przynajmniej firmy muszą posiadać menadżerowie lokalni czy właściciele lokalni. U nas nie ma tych barier. W związku z czym na rynku prasy aż 75% prasy jest w rynkach niemieckich, szwajcarskich, tylko 24% w rynkach polskich, a 1% w rynkach skandynawskich. I jak zobaczycie sobie, do tego jeszcze wrócę, ale jak zobaczycie na inne segmenty, to samo mamy w systemie bankowym. I te nasze polskie banki no, są dość powiedziałbym obarczone pewnymi błędami, czy mówimy o dużej grupie prywatnej Leszka Czarneckiego, walczy z wieloma konkurentami, radzi sobie świetnie, no ale tam ileś problemów faktycznie w tej grupie nastąpiło, ale prywatny właściciel widać daje radę, robi świetną robotę. No, mamy też skoki, też polski wehikuł, różne historie o skokach się opowiada. No nie jest to wehikuł doskonały, bo tam też jest, można powiedzieć, problem dostępu do kapitału. Kwestia budowy fundamentów. Większość systemu bankowego wyprzedaliśmy.
To samo jak zobaczycie na supermarkety. To świetnie, że mamy duży handel, to świetnie, że są Biedronki. Biedronka, jak wiecie, to jest zwierzę drapieżne, agresywne, więc ekspansja jest potężna. Ale wszystkie inne supermarkety, można było te markety wpuszczać mądrzej do kraju. Można było je wpuszczać na obrzeża miast, tak żeby rozwijały i poszerzały właściwie obręb miasta, infrastrukturę dookoła. To co my zrobiliśmy, to wpuściliśmy markety i centra handlowe do centrum miast i zabiliśmy lokalny polski handel. Po prostu jest bardzo trudno konkurować z tych sklepików, jest coraz mniej. Także tyle słowem wstępu. Słowo o sobie, jak już powiedziałem, mam 39 lat, jestem prezesem, twórcą firmy, która nazywa się PMPG Polskie Media, opartej czysto o kapitał polski, notowanej na warszawskiej giełdzie. Pierwszy biznes stworzyłem w wieku lat 16. Nawet sukcesem, ale to było coś innego niż chciałem robić. Faktycznie to był bardziej biznes rozrywkowy, później handlowy. Media otworzyłem w 98 roku. Ten kapitał startowy to faktycznie było niespełna 20 tysięcy złotych, z którymi pojechałem jako student do Tygodnika wprost tą inwestycją. W międzyczasie zainwestowałem w giełdę, wierząc, że te pieniądze pomnożę i że będę miał nie 20, a 40. Straciłem połowę, także wyciągnąłem jak miałem dychę i z tymi 10 tysiącami zacząłem budować moją firmę. No i o notowaniu wspomniałem, oczywiście te miesięczniki kolorowe wszystkie musieliśmy zamknąć. W czasie kryzysu restrukturyzacji będziemy je relaunchować jako media cyfrowe tylko i wyłącznie. Także posiadamy je nadal w portfelu, natomiast dzisiaj wydajemy faktycznie Tygodnik Wprost i Tygodnik do Rzeczy. Oczywiście jakieś wydania dodatkowe związane z tymi tytułami. Oprócz tego Nagrody Kisiela, Człowiek Roku, Innowatory, no bardzo dużo eventów prestiżowych związanych z tymi tygodnikami. To, co wspomniałem Wam o polskim rynku mediów, czy to jest zawód ryzykowy? Sam w sobie teoretycznie nie. Oczywiście zależy gdzie, jeżeli mówimy o Polsce, jeżeli spojrzymy na Rosję, no tam jak wiemy, to życie ceni się trochę inaczej, słabiej. Więc Ukraina, Rosja to są i w ogóle wszystkie miejsca, wszystkie kraje, gdzie przechodzi się jakieś rewolucje, przeobrażenia gospodarcze, gdzie mamy silną dyktaturę władzy. Faktycznie ten zawód bycia wydawcą, bycia dziennikarzem jest ryzykowny. Jeśli mam mówić o Polsce, to myślę, że nie jest źle, że Polska jako kraj demokratyczny z dużym pluralizmem, dużym, ale problemem wielkości jest wielkość rynku, tak? Bo zbyt duże wydawnictwa są zbyt skoligowane z władzą, zależne od pieniędzy rządowych czy dużych firm, żeby pozwolić sobie na tą niezależność. I w tym sensie, jeżeli obserwowaliście to, co działo się przy naszej pierwszej publikacji z tego typu Wprost. Tutaj Czarek Łazarewicz też, który uczestniczył jako dziennikarz w tym wszystkim, także miło Cię widzieć. To było coś, co nas niewątpliwie ogromnie zaskoczyło, szczególnie jeżeli chodzi o działanie służb państwa i nieudolność tych służb. Znaczy, mogliśmy się spodziewać się wszystkiego, ale tak jak dzisiaj, nie wiem, czy po dzisiejszych taśmach, które autor Cezary Łazarewicz zaniósł sobie do prokuratury, nie wiem, czy samodzielnie, czy samodzielnie, czy prokuratura zadzwoniła. Myślę, że kiedy jest dialog z wydawnictwem, z wydawcą, z redaktorem naczelnym, to zresztą sam oferował Sylwester Latkowski, to po prostu bywasz to dialogiem, rozmową, współpracą. I taka była oferta Latkowskiego, że on tę taśmę jest w stanie zdeponować, złożyć w momencie, kiedy no, dokona to, co należy do niego jako dziennikarza i do zespołu, czyli do wyeliminowania, upewnienia się, że na tych materiałach nie ma ujawnienia źródła, które zastrzegło sobie anonimowość i do wykonania pracy dziennikarskiej. No i faktycznie w tym momencie stało się bardzo ryzykownie, bo cała akcja służb, prokuratury, ABW stała się po prostu dla nas groźna. Była fatalnie przeprowadzona wewnątrz. Sami prokuratorzy później mieli problem z tym, że czuli się faktycznie zagrożeni, złożyli donosy na nas jako na dziennikarzy, że mogli doznać uszczerbku na swoim życiu i zdrowiu. Jeden z zarzutów był pod bodajże moją osobę, bo był to fragment, który nie znalazł się na
kamerze, którą rejestrowali, czyli ja miałem pobić fizycznie prokuratora w pomieszczeniu, w którym było 10 innych osób i w którym odbywała się rejestracja kamerą, ale to w momencie, kiedy otwierały się drzwi, to ja miałem być tym, który pchał, podbiegł, pchał i bił prokuratora. No ale po konfrontacji, gdzie każdy z nas przyznał, pozostał przy swoim zdaniu, ta sprawa na razie została umorzona. Mam nadzieję, że taką zostanie. To jest absolutnie jeden z największych absurdów, jaki przyszło mi słyszeć. Także ten rynek bywa trudny, kiedy publikuje się trudne materiały, kiedy uprawia się bezkompromisowe dziennikarstwo, wierząc w to, że robimy to po to, aby pokazywać prawdę, aby nie zamiatać tematów pod dywan. To jest pytanie, co robicie z będąc chorym, czy jeżeli macie gangrenę, to będziecie udawali, że możecie z nią chodzić, nic się nie stanie, może jakoś ta choroba przejdzie. Czasami trzeba podjąć męską decyzję, nie wiem, obciąć nawet i rękę, czy nogę i uratować resztę organizmu. I w tym sensie tego bezkompromisowego dziennikarstwa w Polsce jest mało w mediach. To, co powiedziałem wam, kiedy firma staje się zbyt duża, potrzebuje takiego, a nie innego cash flow do wpływu gotówki i reklam. I przykład taśm jest takim przykładem. Te taśmy chodziły po różnych redakcjach, po kilku redakcjach i żadna z nich nie zdecydowała się na publikację. Właśnie z tego powodu, z powodu utraty reklamodawców, sponsorów, którzy też byli na tych taśmach przedstawiani. W naszym przypadku poszliśmy na tą bezkompromisowość. Straciliśmy też naszego największego reklamodawcę, jakim jest firma Orlen. Prezes tej firmy również znalazł się na tych taśmach i te taśmy, faktycznie po puszczeniu całego materiału i pokazaniu, jak w Polsce się dealuje, to jest oczywiście firma, która wycofała od nas swoje reklamy, nie przedłużyła z nami kontraktów i łączny koszt utraty naszych przychodów czy kontraktów, które mieliśmy podpisać, oszacowaliśmy na 15 milionów złotych. Jak pytacie mnie o ryzyko, to niewątpliwie dla firmy w skali, której ja prowadzę, a to są przychody po 70 milionów złotych, no 15 to jest duży procent. Mało tego, te 15 milionów już nabudowuje, są to dość rentowne pieniądze, bo są nabudowane na pewną strukturę i bazę kosztów. Więc w tym sensie podjęliśmy ogromne ryzyko, a do tego doszło ryzyko życia i zdrowia. Był taki moment, to jest w komunikatach, w książce Sylwka Radkowskiego, mówiący też o tym, że w którymś momencie potrzebna była fizyczna ochrona, którą na początku, po tej całej akcji ABW wydawało nam się, że tak nie będzie, ale przyszedł taki moment, że Sylwester Radkowski do mnie zadzwonił i poprosił o tą ochronę dla siebie i dla Michała Majewskiego, drugiego dziennikarza, z którym głównie współpracował przy tych materiałach. Tej ochrony nam odmówiono. Trzy agencje ochroniarskie. Jedna z tych agencji zbudowana w oparciu o ludzi związanych kiedyś z BOR-em. Odmówiły nam tej ochrony i powiedziały, że się nie podejmą. Więc naprawdę próbowaliśmy wieloma metodami, żeby to się udało i nie było łatwo. I wtedy poczuliśmy się faktycznie zagrożeni. Tak? No bo pytanie, jak daleko mogą się posunąć służby. To było pytanie, czy po nieudanej akcji w redakcji tygodnika Wprost te służby wejdą do nas do domu, do Latkowskiego. Redakcja musiała pracować tak naprawdę w konspiracji. I same spotkania, komunikacja dziennikarzy i zabezpieczenie składania tytułu musiało się odbyć całe poza redakcją. Więc przyznam, że czuliśmy się zagrożeni przede wszystkim przez państwo. I to było najgorsze, bo nikt z nas na co dzień nie ocenia, myślę, Polski do tego stopnia, żebyśmy musieli się chować, ukrywać przed państwem. Natomiast nie widzieliśmy innego czynnika zagrożenia. Nie widzieliśmy czynnika zagrożenia, jakie miały być, nie wiem, osoby, które były nagrane na tych taśmach i w tym stopniu. Więc przyznam, że to jest najgorsze z wyobrażeń, jakie można było mieć, kiedy boimy się swojego państwa i wtedy, jak daleko ono może się posunąć w metodach działania. No szczęśliwie nie wydarzyło się nic złego, tragicznego i tak jak mówię, dzisiejsze taśmy, one są dużo spokojniejsze i chyba nie ma takiego szoku. Już wiemy mniej więcej, czego się spodziewać, jak daleko ta kolaboracja przy tych stolikach knajpianych się odbywa i dzisiaj to nas coraz mniej szokuje, ale
uważam, że jest rola mediów właśnie to obnażanie i tego nie są w stanie robić media z kapitałem zagranicznym. A to dlatego, że one przyszły do Polski robić biznes. I to główne pytanie do mnie było, dlaczego jesteśmy skłonni puścić te publikacje, tracąc tak dużo przychodów, no bo firma powinna się kierować zyskami, wynikiem, obietnicą dostarczenia wyników do inwestorów, ale pytanie, czy media to jest tylko biznes, czy to jest jakaś rola społeczna, którą powinny pełnić. Ja mam to podejście, że bardzo ważna jest misja i rola społeczna mediów. To jest priorytet. One muszą się finansować oczywiście. Musi być ten balans, ale niewątpliwie ten czynnik ekonomiczny został naruszony bardzo, bardzo mocno. No i tutaj właściwie te wszystkie firmy, które mamy, Asze Filipa Ci francuski, Burda jest połączona w tej chwili z innym wydawnictwem, Bauer, ogromny niemiecki wydawca, największa w Europie, właściwie gdyby połączyć wszystkich pozostałych wydawców, to dopiero będziemy wielkości Bauera niemalże. Jest to taka siła, to są gazety, głównie gazety telewizyjne, tygodniki z programami telewizyjnymi. No, jest trochę prestiżowych oczywiście mediów jak Twój styl. Axel Springer wydający również media opinii, Fakt czy Newsweek Polska. No i Onet oczywiście, to jest transakcja z Onetem. Bauer kupił Interię znowu. Wirtualna Polska, która jak wiecie jest listowana na giełdzie, więc jest to polski kapitał na bazie grupy O2, to akurat dobrze. I TVN, transakcja, do której nie był w stanie wystartować żaden polski kapitał. Zwyczajnie nas nie stać na zakup TVN, więc to jest transakcja, do której wystartowały tylko firmy zagraniczne. I zwyczajnie jest brak tego kapitału w mediach, bo media nie są bardzo rentownym przedsięwzięciem, w szczególności te tradycyjne. Tak, nowe media, internet, w którym wy bardziej funkcjonujecie i żyjecie, to niewątpliwie oczywiście tak. Czy jakieś pytania, słuchajcie, bo będzie mi łatwiej też zmierzać w kierunku, który Wam odpowiada. Jeżeli są jakieś pytania na bieżąco, to zachęcam od razu, pozwolę mi trochę ukierunkować dyskusję. O polskim rynku mediów to mógłbym mówić wiele. To pytanie też bardziej, co byście chcieli wiedzieć, tak jak on wygląda, czy rozpoznajecie twarze z tego rynku. One są pomieszane, to nie są wszystkie oczywiście. Niewątpliwie istotne na dole w okularach białe zdjęcie Dariusz Fikus, który otworzył Kredo Rzeczpospolitej. To jest krótkie kredo 88 punktów, zmodyfikowane przez właściciela nowego Grzegorza Hajdrowicza w sposób dość nieudolny, przyznam, ale no to kredo faktycznie funkcjonowało, dziennikarze się nim posługiwali bardzo proste i mówiące o tym, jaka jest faktyczna misja mediów i przypominająca dziennikarzom, dokąd zmierzać. To jest jedno z niewielu kredo, które w mediach funkcjonuje, bo nie ma takiej praktyki do końca, żeby w polskich mediach te kredo tworzyć. Stefan Kisielewski, nagrody Kisiela, które wręczamy, niewątpliwie jeden z najbardziej wybitnych, inteligentnych polskich, między innymi pisarzy ostrych piór, który miał świetne złote myśli, właściwie wiele z nich było jak kredo, którym można się było kierować. A mówię o kredo dlatego, że właśnie jest bardzo duża niechęć do tego, żeby tworzyć ten kodeks, którym rozumiemy się jako wydawca i dziennikarze i jako cały zespół, dokąd zmierzamy. To moje doświadczenie wynika stąd, że ja swoją firmę stworzyłem po przeczytaniu dwóch biografii. Jedna to była biografia Ruperta Murdocha, który stworzył News Corporation z niewielkiej australijskiej firmy, właściwie podbił cały świat. To była biografia, którą przeczytałem jako student w Londynie, będąc tam w czasie studiów. I stwierdziłem, że to jest moment, kiedy ja chcę robić media. Pytanie było, jak to zrobić? I to rozwiązanie przyniósł mi Richard Branson ze swoją biografią, założył Gazetę Student, a następnie zbudował Virgin. Tak więc trzeba odważnie marzyć i to, co zrobił Branson, było niebywałe. Faktycznie jako student zrobił później wytwórnię płytową i Virgin myślę, że jest tam doskonale znany, więc nie muszę mówić dalej. Ale to, co mnie zafascynowało w Murdochu, to była oczywiście skala, natomiast media głównie były tabloidowe. Oczywiście to się zmieniało, później prestiżowe telewizje konserwatywne, dzisiaj Fox News, który dogonił CNN, właściwie pobił go w wynikach. I to jest telewizja antyrządowa. Wszyscy prognozowali, że mu dochodzi się to nie uda, a jednak
stanął wbrew rządowi, miał tą odwagę i ten Fox News jest troszkę nasza Republika TV marzyłaby być takim Fox Newsem. Życzmy jak najlepiej, bo dobrze jest, kiedy poglądy mogą się mieszać, ścierać i kiedy mamy ten prawdziwy pluralizm. Natomiast z czasem to, co udało mi się zrobić, to gdzie wracam do credo, to jest poznać sytuację Michaela Bloomberga, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, burmistrza Nowego Jorku, byłego burmistrza Nowego Jorku. Ja szukałem wtedy tytułu ekonomicznego, który może przyjść do Polski i padło na Bloomberg Business Week. Więc spotkaliśmy się w Nowym Jorku z korporacją Bloomberga. Na miejscu przekonaliśmy ich do tego, żeby udzielili nam tej licencji, ponieważ Bloomberg kupił Business Weeka, połączył tytuł, zlikwidował wszystkie licencje na świecie. Polska była tą pierwszą przez nich przyznaną licencją. I to, co nam się spodobało na tym spotkaniu i do czego ich przekonywaliśmy też, dlaczego nam zaufali, to był credo. W całej korporacji Bloomberga, jaka jest ta agencja, jedna z najbardziej prestiżowych obok Reutersa, tej agencji informacyjnej, która skupia się na ekonomii, na firmach, na cyfrach, więc tam dla polityków wiarygodność jest niebywałym fundamentem. I ta cała korporacja Bloomberga funkcjonuje właśnie w oparciu o credo. O kodeks, który oni spisują, on jest dość prosty, czyli zasady, którymi się kierujemy. I działa na tej zasadzie, że co roku wszyscy pracownicy firmy Bloomberg ten kodeks mają podpisać. Po pierwsze, że oni pamiętają, po drugie, że go stosują, a po trzecie, że go stosowali w roku poprzednim. I to działa tak, że przełożone osoby, która podpisuje, potwierdza, że tak faktycznie jest. Więc poniekąd przypominamy sobie te fundamenty i proste zasady. Ja przyjechawszy z Bloomberga próbowałem zrobić to u nas. Tomek Lis obiecywał mi, że zrobi to w tygodniku wprost. Obiecywał, to się nie zdarzyło. Michał Kobosko, który prowadził Bloomberg Business, później przeszedł do redakcji tygodnika wprost. No, w Bloombergu mieliśmy ten amerykański kodeks, więc odrobinę nam to funkcjonowało. Więc obiecywał, że zrobi to w tygodniku wprost, że przerobi tego biznesu bloombergowski. No, rozmawialiśmy długo, byliśmy już na dobrej drodze, ale również nie udało się kropki na i postawić. No i wreszcie Sylwester Latkos,